Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wagon, a to jest kolejny, 37 już odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 1 Remaster na moim kanale. Jesteśmy na grobli, wyzima płonie, z Jaskrem już porozmawialiśmy, idziemy, zobaczymy co nas tam czeka na górze, bo coś czuję, że bitwa jest, oj, to na pewno. No, kogo my tu mamy? Vincent? Chyba tak, tak, kapitan straży. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radowid przybył do Temerii. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w Starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do Starej Wyzimy. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale... rozumiesz? Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? No może. Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Dobrze. Obozie królewskim, rozumiem. Tam mamy Zoltana. Zaraz do niego pójdę. Jeszcze skoczyłbym do tego obozu. Zobaczymy, czy tam jest jakiś król. Ha, kto by się spodziewał? Radowid! A, już go widzieliśmy wcześniej. Przecież nawet z nim miałem okazję porozmawiać. Dobra, mamy do wyboru albo Radowida, albo Carmen. Radowid, Carmen? Radowid, Carmen? Carmen. Idziemy, zobaczymy, co tam u niej. Hej. Dziękuję, Geralt. Jeszcze raz dziękuję. Spoko, przyjemność po mojej stronie. Jak się mają dziewczynki? Jeszcze cię wspominają. Wiesz, że zaprzyjaźniłam się z Shani? To świetnie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Od wybuchu powstania ma masę roboty. Leczy rannych i chorych bez względu na rasę. Nie wszystkim się to podoba. Domyślam się. Pojmuję. Niestety, dawno jej nie widziałam. Właściwie odkąd wybuchło powstanie. Spróbuję się z nią skontaktować. Bywaj. Uroczy dekolcik, koleżanko, ale mam nadzieję, że się nie przeziębisz. W ogóle ciekawe, że zaprzyjaźniła się akurat z Shani. Pamiętacie imprezę? Zaprosiliśmy Carmen do Shani i tam było tak, no, ciekawie. Dobra, no, Radowid, teraz na ciebie przyszła pora. Hej. Witaj, Geralt. Witaj. Wasza wysokość. Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Dziękuję. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Co cię sprowadza? Próbował szantażować króla? Też ciekawe. Nie wiem, może z ramienia właśnie zakonników czy tej płonącej róży, nie? Nie wiem. Chcę dobić salamandrę. Tak. Masz moje pełne poparcie. Wykończ sukinsynów. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos. Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. No dobra, już tutaj Jaskier widzę, że się zadomowił. Okej, idziemy przed ciebie. Mamy jakieś punkty do rozdania, czy nie? Jak wyglądają w ogóle misje nasze? Też zaraz będziemy musieli zobaczyć punkty, postać. A nie jest pokazane. Pewnie jakbym był przy ognisku, to by się pokazało, ale na razie nie. No trudno. Idziemy, zobaczymy jeszcze do Zoltana, porozmawiamy z nim, zobaczymy, co nam powie. W ogóle, jak kto jest kapitan straży, to kim jest Vincent? Niech żyje król! Nie wiem, może mamy dwóch kapitanów straży. Nieważne. Hej, przyjacielu! Geralt, dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Wygląda spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Jewin osiągnął swój cel. Prawie wszyscy nieludzie z Wyzimy chwycili za broń. Jak mu się to udało? Paradoksalnie wielka w tym zasługa zakonu, który zaczął mordować kobiety i dzieci. A wtedy nawet najbardziej zasymilowani chwycili za broń. Nie wiem, kto dowodzi zakonnikami, ale to było najgłupsze posunięcie od czasów króla Desmoda. Wielki mistrz. Być może od początku chcieli sprowokować nieludzi do walki. Mało tego. Zaczęły krążyć plotki o dekrecie, zgodnie z którym wszyscy nieludzie, jako najbardziej podatni na zarazę, mają zostać przesiedleni do Starej Wyzimy. Podatni na zarazę! Co za kurewska bujda!
Co tu robisz? Za chwilę uderzą zakonnicy. Musimy ich odeprzeć. Potem ruszam do Starej Wyzimy, żeby wyprowadzić cywili i pacjentów Szani. Szani jest w Starej Wyzimie? Tak, zorganizowała coś na kształt szpitala. Wspominała o tobie. Spróbuję do niej dotrzeć. No, koniecznie. Mam nadzieję tylko, że dotarcie do Szani jest jakimś celem nadrzędnym, bo walka z zakonem i jakby bronienie z Kojatel to nie. Myślę, że Zoltan się na nas wkurzy przez to, że bijemy też wiewiórki, ale nie wiem, myślę, że zrozumie. Dobra, muszę wyciągnąć Szani ze szpitala w Starej Wyzimie. Tak, już nam druga osoba powiedziała o niej, więc no koniecznie musimy to zrobić. Wezmę sobie, zapiszemy grę, ale ładna. Grafika zapisu, wyciągamy mieczyk. No i co? No mamy przeciwników w brud. Bijemy raz, dwa. Nasz igniacz, całe szczęście, jest o tyle potężny, że powinniśmy sobie ze wszystkimi poradzić w miarę szybko. Dobra, to mamy szczątki. Skojatel właśnie. Co to jest? Wiewiórczy ogon. Biorę. Mamy też jakieś tam oreny, złotko. Ciekawe, ten wiewiórczy ogon to może coś na zasadzie broszy salamandry, że będzie. Można go pewnie komuś sprzedać później. O, kolejni! Nie, naprawdę! Ojej, no dobra. No to walczymy, czekajcie. Mam jeszcze igniacza zaraz dostępnego, więc użyjemy go sobie. Dobra, nieważne, postaram się jednak iść, odejść stąd, bo atakują mnie i jest ich coraz więcej, to może... czekajcie. O, właśnie. Dobra, chyba przejdę, czy nie? Przejdę. Może przejdę, tak. Świetnie, mamy to. Oni zajęli się sobą, mamy... Uciekamy dalej, mamy ważniejsze sprawy do zrobienia. I... Rozdział 5. Miłościwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velerat. To moje miasto, do cholery. Ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. Miłościwy panie. Zamilcz. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Zasadzka? Nie ludzie atakują! Chronić króla! No nawet Foltest dał radę kogoś zabić. Za wolność! Sparledłan! Kogo jak kogo, ale... Foltesta postaramy się może poratować. Chyba, że nie będzie takiej potrzeby. To wielki mistrz! Ciekawe spotkanie. Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że nie za późno. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy po moim trupie! Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy. Dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. No dobra. No to poznaliśmy wielkiego mistrza. I Foltesta, którego uwielbiam. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Koniecznie. Panowie się znają. Oj tak. Wiedźmin z Rivi. Jo. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom.
Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Wybacz, panie, ale nie mogę się wypowiedzieć. Jako Wiedźmin nie mieszam się do polityki. Sławetna neutralność. Widzisz, ja nie mogę sobie pozwolić na ten komfort. Obie strony wybrały moje miasto na arenę walki i obie strony zostaną ukarane. Rozumiem, królu, ale niestety nie potrafię ci pomóc. Cieszę się, że rozumiesz. Mógłbyś jednak wykazać więcej entuzjazmu, jeśli chodzi o pomoc królowi. Zaproponować na przykład, że zabijesz każdego, kogo wskaże. Wybacz, miłościwy panie, ale... Milcz, Wiedźminie, zanim powiesz za dużo. Władcy nie lubią, gdy się im odmawia. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. Okej. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. Okej. Otaczają mnie głupcy. Król Foltest dalej ma problem ze swoją córeczką. Znowu musimy ją odczarować. Okej. No dobra. Foltest pewnie więcej pamięta z poprzedniego spotkania Geralta i Foltesta, czy Velerada nawet, a... ale to chyba nie ma znaczenia. Dobrze, z kim porozmawiamy najpierw? Tu mamy Deveta. Może... O, może Striss. Koniecznie. Hej! Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. Tak. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Ach, Geralt. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Tak. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. No, muszę przyznać, że trochę dziwny jest ten wątek miłosny w Wiedźminie. Niezależnie od tego, czy wybieramy Triss, czy wybieramy Shani. Ale jakby nigdy mi to jakoś mocno nie przeszkadzało. Lubiłem się w to zabawić i jakby... ponieść się w przygodzie tutaj. Może nawet troszeczkę tak naiwnie poudawać, że Geralt faktycznie ma szansę na normalne życie. Ale dobrze wiemy, jak jest i co tak naprawdę wybrałby Geralt, gdyby nas tutaj nie było. Devet, penisie. Przepraszam za brzydkie powiedzenie. Wiedźminie? Hrabio? Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Hrabio. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało.
choć niemal przypłaciłeś to życiem. Tak. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? No tak, ale przypomnij mi. Może będzie ciekawie. Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Nie interesują mnie plotki. A powinny. No cóż, twój wybór, Wiedźminie. Przemyśl to jeszcze. Bywaj. Kto czytał książkę, ten wie, że tacy, którzy byli gotowi zapłacić za to, żeby strzygę zabić, byli i wcześniej. Co zrobił Geralt? Odczarował królewnę i z tego, co kojarzę, bliznę po tamtym spotkaniu ma na sobie chyba do dziś. Dobra, z Devetem już nie rozmawiamy, tak popatrzę, czy jest tutaj ktoś jeszcze. Tak, Velerat, hej! Kumplu. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Ciebie też. Witaj, Velerat. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nietęgą. On też. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Velerat? Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. No, to jest chyba dobry moment, żebym może puścił film, który powinien być odtworzony na samym początku Wiedźmina, ale specjalnie go nie puściłem, bo wiedziałem, że kiedyś do tego tematu wrócimy. Co wy na to? Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, w strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynęty.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już nie ma. Mam nadzieję, że się podobało, a my wracamy do rozmowy. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze. Ludzie to skurwysyny, żeby z zazdrości skrzywdzić kogoś kochanego. I to jeszcze w taki sposób. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w Starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. No. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt? Geralt. Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Chyba nie. Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. No, myślę, że nie mają go za co skazywać. No może tylko za to, że mi nie pomógł, a mógł. Czyżbym popadła w niełaskę? Na przykład w walce z Salamandrą czy coś. Chociaż ja myślę, że on tam swoje dołożył. I tak, hello. Na czaplę, Wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś Wiedźmin. Tańczył z nadworną czarodziejką w czasie święta. To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie tancerz. Czy wszyscy Wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani, tylko ja. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. Miałabym do ciebie pewną sprawę. W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. Podpadli królowi? No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Rozumiemy się? No, ten akcent francuski. Wiecie, tu są jakby wino, tu są te winiarnie, winnice, to wszystko, uprawy, winogron. To tak skojarzyli to pewnie właśnie z takim francuskim klimatem, co wiemy, że odeszli od tego w Wiedźminie 3. Ale równie dobrze ona mogłaby mówić z akcentem zielonogórskim. Ja jestem z Zielonej Góry i u nas też są winnice i dużo różnych upraw właśnie tego typu winogron, tak? Jakichś takich owoców, więc... No, ale no, jak widać zdecydowali się akurat na dosyć niszowe podejście, czyli Francja. Okej, spoko. Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podejmę się roli posłańca. Z tego, co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. Okay. Nazywają się Corbin, Busse i Ramerot. Zanieś im, proszę, po 300 orenów. Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś je potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych. On cię nagodzi. Znajdziesz go w Starej Wyzimie. Bywaj. Dobrze, kurde, madame, monsieur, Jean-Paul, Jean-Pierre. A my z Jean-Pierrem nie rozmawialiśmy już przypadkiem kiedyś? Chyba tak mi się wydaje. Dwórka, minstrel, sala tronowa tutaj sobie tancują pięknie, ładnie, elegancko. Ha, panowie, na jedną nóżkę, hop, na drugą nóżkę. Poszedłbym jeszcze może do króla, pogadamy sobie, zapiszę grę. I zobaczymy, co tam takiego jest. Wybaczcie, ale miłościwy pan zabronił was wpuszczać. Pośle, jak będziecie mu potrzebni. No, rozumiem. No widzicie, ja bym jeszcze chętnie z Foltestem porozmawiał. Ale dobra, mamy misję do zrobienia. Nie możemy zapomnieć o
O czym? O Szani nie możemy zapomnieć. Jej wysokość strzyga, to sobie to potem ogarnę. Muszę się udać do starej Wyzimy, by dopaść szefa Salamandry. Tajemnica Berengara ruszył swoją drogą. Wiedźmińskie tajemnice. Dentysta. Dalej mamy jakby z dentystą tutaj misję do ogarnięcia. Dobra, ale gdzie jest misja z Szani? Czekajcie. Tutaj. Muszę wyciągnąć Szani ze szpitala. Dobra. To wychodzimy. Pomysł Addy. Wyjdziemy i zobaczymy, jak to tam wygląda na zewnątrz. A więc Radomir. Tutaj też jest zamknięte? To gdzie jest otwarte? Czyżbym popadła w niełaskę? Może tam. Zobaczymy. Może, mam nadzieję, że jakoś mnie stąd wypuszczą kiedyś. Tu? Tutaj też jest zamknięte? Hałasna. Może z Devetem jeszcze? Wiedźminie. Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. O! Pewnie w końcu wykopię tego nieudacznika Velerada. Oni się czubią, co? Bywaj. I to mocno. Talara brakuje tutaj. Może jeszcze raz Triss? Geralt. Triss? A my tu mamy tyle do rozmawiania. Okej. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. No wiemy. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerad coś wie. Może. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. Mianowicie? Nie mogę ci powiedzieć. Stąpam po cienkim lodzie. Gdybyś pomógł Foltestowi ze strzygą, to mógłbyś wstawić się za mną. Załatwiłabym swoje sprawy, a król puściłby mnie wolno. Co ty na to? Dobrze, Triss, jeśli tego chcesz. Dziękuję, Geralt. Mam przeczucie, że ostateczna rozgrywka z Salamandrą jest już blisko. Też tak sądzę. Chciałabym ci pomóc. W jaki sposób? Słyszałeś o zbrojach wytwarzanych przez gnomich płatnerzy? Tak. Musiałbym znaleźć genialnego płatnerza. Z rozległą wiedzą i znajomością metali. Kalkstein przebywa w Starej Wyzimie. Wiedzy mu nie brakuje i zna różne sztuczki. Na pewno ci pomoże. No dobra. Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Może tak jak Cyrilla, nie? Może. Może. Jest szerokie i głębokie. Bywaj. To było tak dużo dialogów z Triss i teraz nagle nie ma. Król. Baranie łby. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego świetnie. Miłość oczekuje. Świetnie. Udam się tam niezwłocznie. Niezwłocznie. No dobra, to idziemy, tak? Czyli trzeba było wymęczyć dialogi wszystkie. Okej. Nie zatrzymali mnie. Dobrze, zapiszemy grę. Żeby nie było. Przed siebie. My musimy iść... Tutaj? Chyba tak, tutaj. No, o! Mamy szafę. Zobaczymy, co tam takiego. Pochodnia. Boże, nie powinienem tego robić, ale no dobra. Biurko. O! Bakalie. Nie, dobra, nie biorę tego. Idziemy do króla. Porozmawiamy z nim, ale powiem wam, że wygląda to... iście królewsko. Chociaż komnata Triss w Kermoren też wyglądała dobrze. Hej! Wiedźminie, wasza wysokość? Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Tak. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę.
Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Mhm. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała, głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. No. Velarad powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. Tak. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Naprawdę. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. W jakim sensie? Strys łączy mnie silny związek emocjonalny. To proste, sypiam strys i nikomu nic do tego. Strys jest moją przyjaciółką, relacji między nami. To nie twoja sprawa, królu. Może podzielimy się naszą emocjonalnością? Może nikomu nic do tego? Strys łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Mhm. Addę. Nie dopuszczono jednak do ożenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej jako sterylny mutant nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Dobrze. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Dobrze. Tak zrobię. Żegnam, królu. Jeszcze jedno. Słucham, królu. Sprawa jest poufna. Przyrzeknij, że słowa, które teraz padną, nie wyjdą poza ściany tej komnaty. Dawaj. Będę milczał jako grób. Wywiad doniósł mi, że grywasz w pokera. Chodzi o to, że na dworze trudno znaleźć godnego przeciwnika. Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Zagramy? To... A czy dzik sra w lesie? No jasne, że zagramy. Dawaj! Pewnie przegram, ale może nie. Zobaczymy. Za 400? No, z królem to możemy sobie pozwolić. Chyba największa stawka, jaką kiedykolwiek w pokerze widzieliśmy, nie? Co my tu mamy? Mamy dwie szóstki? Mamy piątkę? Jedynkę? Dwójkę? No tak średnio bym powiedział, nie? On ma dwie piątki, dwie trójki. Przebijamy 600. Niech jest. Ja sobie piątką, trójką, dwójką, przepraszam, i jedynką rzucimy. Może jakaś jedna szóstka jeszcze wpadnie. Fajnie by było. Oby, proszę. Mamy dwie jedynki. Ciekawe, czy moje dwie jedynki i dwie szóstki są lepsze niż jego dwie piątki i... Kurna! Trzy piątki. 2000. O, no dobra. Następna runda? Rzucamy jeszcze raz. No i zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Dwa... O kurna. No, czyli tak, mamy dwie dwójki i dwie trójki, jedną piątkę, a on... No nie, cztery jedynki. Wiecie, że... Ojej, Juniu. Kurczę. Jeszcze chcę podbijać, okej. No, jest pewny siebie. Co robimy w tej sytuacji? Myślę, że możemy... możemy sobie dwójkami i piątką rzucić. Trójki zostawimy, zobaczymy co wypadnie. Pewnie nic fajnego, ale może dwie jedynki. Nie, to zdecydowanie nic fajnego. Oj, chyba trzeba zacząć jeszcze raz. Tak mi się, kurde, wydaje. Każdemu przegranemu chociaż raz należy się takie prawo rewanżu. Więc no rewanżujemy się, zobaczymy co takiego nam wypadnie. Mamy dwie piątki, szóstkę, trójkę i dwójkę. No taka jeszcze jedna piątka to by się przydała. Zwłaszcza, że on ma... Ok,
Okej, okay, ma dwie pary, dwie dwójki, dwie trójki. Dobra, podbijamy stawkę, zobaczymy, co nam takiego wypadnie. Rzucamy trójką, szóstką i dwójką. Piątka. O, jest piąteczka? Jest piąteczka. Ładnie. Kurna, super, mamy trzy piątki w takim razie. Jeżeli mu nie wypadnie żadna... Super, ani dwójka, ani trójka, ani... No, fajnie, mamy wygraną pierwszą rundę, 2000 sztuk złota. No, gramy dalej, rzucamy. Co mamy? Mamy dwie trójki, dwie jedynki i czwórkę. Okej, okay, bo on nie ma nic. Podbijamy, no dlaczego by nie? To rzucamy czwórką i zobaczymy, może jakaś jedyneczka, może trójeczka wypadnie. Oby, proszę. A, piąteczka, szkoda troszeczkę, ale okej. Okay. Jest okej. Okay. Zobaczymy, co mu wypadnie. Chyba nic lepszego niż mi. Wygrałem 3200 sztuk złota. Nie. Yeah. Dobra, wyjście. Udało się. Gerwand, jesteś mistrzem. Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Mhm. Porozmawiaj z Szambelanem o transporcie do Wyzimy. Dobra, to idziemy, tak? Chyba tak. Schodzimy sobie, zobaczymy, czy możemy jeszcze pójść gdzieś indziej. Chyba poszedłem za daleko, wiecie? Tak? Tak, zdecydowanie poszedłem za daleko. Tutaj, tutaj nie. Szambelanie, gdzie jesteś? Szambelan? Hej. Słucham? Jaką on ma twarz śmieszną. Prześpimy się może. To jest dobry pomysł. Nie wiem, czy mamy punkty do rozdania, ale takie przespanie się tam. Jakiś w miarę takich porannych godzinek to jest dobry pomysł. Może sobie jakieś mikstury porobimy też. Zrobiłbym z przyjemnością jaskółeczkę, bo mamy, nie wiem, dwie jaskółki, może trzy. Przydałoby się zrobić. Mieszamy sobie jedną jaskółkę, jeszcze jedną, może kota sobie jakiegoś zmieszamy. Jaskółeczkę, jeszcze jedną, kota. Jaskółeczkę, kota. Co jeszcze? Puszczyk. No jasne, przyda się, na pewno mamy... O, mamy kły, alpy. Dobra, to możemy to robić z tych kłów, żeby nie było, że potem tych ząbków mi zabraknie. Do dentysty, jak pójdziemy, to no, nie chciałbym, żeby mi zabrakło. Więc dobra, do samego rana medytujemy. Tak na kafelkach zimnych. Ach, przy samym oknie jeszcze, tam gdzie najbardziej wieje. No, ale dobra. I musimy znowu spotkać tego Szambelana. No, czekaj, Szambelanie. Oni się tu bawią, Szambelan. Wiecie, możliwe, że on jest tam, gdzie był przed chwilą, stoi pewnie cały czas, na mnie czeka. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy go tutaj. Hej! Słucham? Raz jeszcze. Chciałbym wrócić do Wyzimy. Tak. Jesteście gotowi, panie? Tak. Tak, chcę ruszać niezwłocznie. Niezwłocznie. Stara Wyzima. No, zobaczymy, jak to wygląda. Płyniemy łódeczką. Okej. Okay. Aż niebo czerwone od tego ognia, tego wszystkiego. A w ogóle zostawiliście łapeczkę w górę? Czy nie? Może jakiś komentarzyk miły napiszcie dla wagona waszego ukochanego. Okej. Okay. No, to jesteśmy. A co to zawierze? Nie wiem. Ach, gdzie my tutaj mamy iść? Lewo? Chyba jo. No to idziemy. Zobaczymy sobie kapitan straży. Wiedźminie, z nieba nam spadłeś. Szani opowiadała o tobie. Mhm. Widzieliśmy się w szpitalu Lebiody, w Zimie Klasztornej. Tak, pamiętam. Widziałyście Szani? Słyszałem, że urządziła szpital. Próbowałyśmy się tam przedostać, ale w całym mieście szaleje wojna. Same nie damy rady. Pomogę. Zakonnicy i Skojatel walczą o każdą ulicę, każdy plac. Obowiązuje zasada, kto nie z nami, ten przeciw nam. Mhm. Dobrze, że ostatecznie nie dałem się wciągnąć w tę wojnę. Pomożesz nam przedostać się do szpitala? Chodźcie za mną. Trzymajcie się blisko. Postaram się unikać walki, ale nigdy nic nie wiadomo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy zasugerowane, żeby jednak tej walki unikać. Wyciągamy miecz i przed siebie. Pamiętam jedną z tych dziewczyn, ona chyba nam do jakiegoś questa nasiusiała do kubeczka? Coś potrzebowaliśmy chyba moczu dziewicy, coś, jakaś taka głupota, ale pamiętam, że tak było. Szabrownik obok nas, a my idziemy przed siebie. Mieliśmy unikać walki dla dobra tych dziewczyn, więc robimy to właśnie. I szybciutko, koleżanki. Zapraszam do mnie. Szybciutko do mnie, szybciutko. Wyciągam pochodnie i jesteśmy. Dziękujemy ci, Geralt. Bez ciebie nie dałybyśmy rady. Proszę. Tak.
Ci wszyscy rzeźnicy na pewno zrobiliby nam krzywdę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ta wojna nie prowadzi do niczego dobrego, skoro przyzwoici mieszkańcy Wyzimy cierpią najbardziej. Tak. Większość porządnych obywateli ma w nosie zakon i elfy. Chcą pokoju. No. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Odnalazłem drogę. Nie warto umierać za ideę, szczególnie jeśli u jej podstaw leży nienawiść. Wybrałem neutralność. Jestem Wiedźminem. I wszystkich rozczarowałem. Czy na pewno wszystkich? Nie wydaje mi się. Ale może. Możemy ci jakoś pomóc, Wiedźminie? Szali. Mamy dużo pracy, ale dla ciebie zawsze znajdziemy chwilę. Nawet dłuższą chwilę. Ale nie teraz, bo Szani nas zabije. Jest trochę zazdrosna. Rozumiem. Do zobaczenia, dziewczyny. Ojej, jakie to było takie... Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Dzięki, Szani. Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Szani! Nie chcę tego słuchać, muszę pomagać rannym. Ja też. W sensie nie chcę tego słuchać. I pomagać rannym, to tak, pewnie też. Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś Wiedźminem? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie, co się stało? Coś dla mnie. Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. Mhm. Żołnierze rady nie dają, już 5 ducha wyzionęło. Pomóżcie! Pomogę. O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno trafisz, panie. Świetnie. No dobra, to idziemy tam od razu, nie będziemy marnować czasu. Muszę iść w okolice wieży, tak. Strzyga pod wieżą? W sumie ciekawe. Dobra. Idziemy. Samo się nie pójdzie. Ale tam Szani głowę wysuszyła, co? Suszyła jak ta lala w okolice wieży. Pytanie tylko, jak tam dotrzeć. Nie wiem, zobaczymy. Jakoś tam dotrę pewnie. Oni niech się biją. To nie jest nasza walka, więc jeżeli nie musimy, to nie bierzemy w tym udziału. Choć z drugiej strony Wiedźmin zabija potwory, które zagrażają ludzkości, więc jeżeli... Inny człowiek zagraża innemu człowiekowi, to może też powinienem wziąć w tym udział. No dobra, to jest chyba ta wieża, nie? Ale nie widzę, żeby była podpalona, chociaż ta dobudówka tutaj podpalona jak najbardziej jest. Mamy ciało. Okej, bierzemy oreny, one na pewno się przydadzą. Tutaj też coś mamy? No też mamy oreny. Faktycznie, i strażnicy, i skojater jakby, i wszyscy tutaj ucierpieli, ale ja żadnego potwora no nie widzę. Chyba, że tam można to jakoś obejść jeszcze inaczej, to sobie... Tutaj jest jakiś... Tak, tutaj. Hello? Czołem, żołnierze! Co to tam jest na górze? A, to chyba nie jest strzyga. Chyba. Jakiś mutant. Który ma tytanowe kolana. No. No dobra, trzeba się z nim rozprawić. Wybierzamy sobie nasz znak. Raz, dwa. No i nie ma mutanta. Co wy byście beze mnie zrobili? Kalkstein, przyjacielu. Nareszcie ten potwór nie żyje. Mhm. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach.
Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. No okej, panie Kalkstein. Może ja sobie też pozbieram tutaj, co się tylko da. Zauważyliście, że ten napis na mieczyku naszym od pani jeziora nam tak mryga, jak w cyberpunku troszeczkę. Już widać, że gierkę stworzyli redzi. Serce strzygi. Aha, czyli ja dostałem przepis, którego nie mogę użyć, bo to nie mam miejsca. Już wyrzucamy piwo, przeczytamy to sobie. Notatka zawiera receptę na eliksir z wykorzystaniem serca strzygi. Po wypiciu eliksir dodaje jeden punkt srebrny i brązowy talent. A dlaczego nie złoty? Myślę, że za coś takiego to złociutki by się przydał. Dobra, mamy tutaj bestii, tylko naprawdę tylko to. Może całą resztę zabrał Kalkstein, nie wiem. Tak jeszcze popatrzę, czy tutaj aby na pewno niczego nie mogę zebrać. Chyba nie, dobra, mutanta mamy zabitego. Tak, zastanawiam się, co robimy teraz. Zadania. Kryjówka salamandry pod płonącym niebem. Mogę już wrócić do szpitala, tak. Możemy też na spokojnie porozmawiać z Shani. Mamy cmentaj, grawejry. A wiecie, że z przyjemnością pokonam? No tak, dawno nie walczyłem z nimi, więc... Dlaczego by nie? Zauważyłem, że w tym 5 rozdziale dostajemy ogromne obrażenia od przeciwników. To już nie jest tak jak wcześniej, że jednak... większość ciosów się nie imała tutaj. Ten Wiedźmin nie obrywał, nie? Aż tak. Często nie trafiali we mnie. Teraz trafiają mi to tak mocno. Dobra, idziemy może do Kalksteina, porozmawiam z nim jeszcze. Zobaczymy, co tam ma do powiedzenia. I wracamy do Shani szybciutko, koniecznie. Mamy najemnika, mamy Kalksteina. Sobie wynajął tutaj ludzi do obrony. No fajnie. Kalkstein, cześć. Geralt. Kalkstein. Słyszałeś o pancerzu kruka? Tak, bardzo ciekawa legenda z punktu widzenia naukowca. Jest tam dużo informacji o gnomich technologiach. Dałbyś radę odtworzyć pancerz kruka, jeśli dostarczyłbym komponenty? Pomyślmy. Myśl. Tak. Będę potrzebował kilku drobiazgów. Zbroi grafa Kobusa Reutera, który poległ w czasie bitwy pod Brenną. Jego trup wraz ze zbroją spoczywa w krypcie na cmentarzu. O, cmentarz na bagnach, Kobus Reuter. Nie powinno być problemów. No, coś raczej. Jeszcze? Zapiski elfiego mistrza pieśni. Znowu cmentarz na bagnach. Splądrować grób elfiego mistrza pieśni, żaden problem. Co dalej? Otóż na bagnach znajduje się stara jaskinia, zajmowana w tej chwili przez uchodźców. Znajdziesz w niej niepozorny na pierwszy rzut oka kamień. Jest on jednak wrażliwy na magię. Znam się trochę na czarach. Jeśli użyjesz na nim odpowiedniej kombinacji znaków, otworzy przed tobą tajemne przejście do pracowni słynnej czarodziejki Agnes z Glanville. Brzmi interesująco. Pewnie zalęgło się tam trochę potworów, więc uważaj na siebie. Odszukaj skrzynię, a w niej magiczną formułę. Jeśli mi ją przyniesiesz, odtworzę zbroję. Jaka jest kombinacja znaków? Art, igni i znowu art. Tylko nie zdradź tego nikomu. No i oczywiście potrzebujemy zbroi kruka. Bez tego nie ruszymy. Mam nadzieję, że mam tę kombinację zapisaną gdzieś w notatniku, bo raczej tego nie zapamiętam. Woda w butelce? Nie potrzebujemy. Książkę lepiej też czytałem już. Jeszcze pogadamy z nim, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Kalkstein. Przypomnij mi, co mam robić. Nie, to pamiętam akurat. Król... Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. No. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej z Krynfrid. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Dobra. Czegoś się dowiedziałem. Wiesz, tak się zastanawiałem. Tak?
Chodzi o mutacje. To znaczy, zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. No szkoda trochę, ale... Kalkstein. Geralt! Kalkstein? Mamy jeszcze do pogadania. Chciałbym może sprzedać parę rzeczy? Quiflettera? No, możemy sprzedać. Jest okej. Okay. Mamy tych kłów potąd jeszcze w magazynie, więc nie ma co. Dekok Trafarda Białego. Dziwne, że nie chce innych mikstur od nas kupić, jak to akurat chce. Książki. Czy mamy coś takiego, czego nie czytałem? O dziwo, wszystko, co on tutaj ma, już przeczytałem. Może jakieś przepisy? Filtr Petriego? O, widzicie, to możemy kupić, tak, to koniecznie bierzemy. Zobaczymy, co to takiego jest. Pewnie i tak tego nie wykorzystam, ale sam fakt, że tego nie czytałem, to już mnie tak lekko zachęca do tego, żeby spróbować, nie? Dobra, zobaczymy, co to za filtr Petriego. Tutaj, cyk, zwiększa natężenie znaków. W sumie to może być fajne. To rozumiem, że z mojego igniacza powinienem Geralt. Bić jeszcze mocniej niż aktualnie bije, tak? I tego filtru nie mogę mu sprzedać, naprawdę? No dobra, idziemy do Szani, porozmawiamy z nią w szpitalu, zobaczymy, czy w ogóle będzie chciała z nami rozmawiać, ale myślę, że tak. No tak jak on mówił o tym cmentarzu, to powiem wam, że na tym cmentarzu, na bagnach, tak, to będziemy mieli tyle roboty. Jakieś elfie pieśni, krypty jakichś tam wojowników i tak dalej, strzygi jakieś, wiecie, dużo, dużo różnych takich. No jesteśmy w szpitalu. Ej. Jak poszło ze strzygą? No. To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Jakiś mutant? Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Szani. Jesteś cały. Obawiasz się zakonników i elfów? Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Mhm. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rasti leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, Szani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Nie wiem. Ja nic nie słyszę. Chyba. Skojatel. Cudownie. Ja domyślam się, po co oni tutaj są. Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem, jeśli wola, ale stąd precz! Szani, uważaj! Zabić Dwan. Nienawidzę was, Dwan! No dobra. No, czeka nas walka! O bogowie. Dawaj, cyk. Szani, spokojnie. Zaraz wszystko załatwimy. Znam znaki, więc... działamy. Pięknie. Znowu pomogliśmy. Mordercy! Chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. I swoim. Proszę. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Szani. Bywaj, Geralt. No nie. Zakon? Naprawdę? Teraz? Znowu? Broń! Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją. A teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nie ludzie. Musimy wszystkich aresztować i przesłuchać. Kto wydał te rozkazy? Naszym dowódcą jest Biała Rajla. O. Koniec tej gadaniny! Brać ich! Zgłupiałeś do reszty, wojaku? Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. Gin, potworze! Teraz potworze, ale z moich usług to się korzystało bardzo... fajnie. No okej, zapraszam panowie, zapraszam wszystkich, co byście dwa razy przypadkiem z igniacza niepotrzebnie nie dostali. No dostaniecie trzeci raz, jak trzeba. Dobra, mamy tutaj jeszcze... Czy ja go nie biję przypadkiem złym mieczem? Chyba tak, ale to już nie ma znaczenia jakiegoś wielkiego, co? Tak mi się wydaje. On i tak ucieka, więc... No nie wiem. Dobra, może wezmę jednak ten miecz stalowy. Ciemno jest, strasznie nic nie widzę. On ucieka przede mną, no. Ładnie? Nie ma nadziei. Ładnie? Ostatni raz z igniacza, proszę bardzo.
Panie i panowie, pokonani. Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Okay. Mają lekarstwa, bez których większość tych nieszczęśników nie doczeka jutra. Okay. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia w tym Dokładnie. Miejscu. Dokładnie. Spróbujemy się przekraść. Ruszajmy tylnym wyjściem. Spróbujemy ominąć walki. Teraz? Ale ja chciałem jeszcze zlutować tutaj, co się tylko da. I kogo się tylko da. Oni mają mnóstwo renów, które tak mi się wydaje, że mogą mi się jeszcze do czegoś przydać. Mamy wiewiórcze ogonki, to też oczywiście je bierzemy. W ogóle ona mówiła o tym szpitalu jako takim miejscu, wiecie, jak lotnisko, nie? Że a tutaj to ani jedni, ani drudzy nie mają władzy. W ogóle czytałem kiedyś, nie wiem czy to jest prawda, ale jakbyśmy na przykład wypłynęli naszą łódeczką jakąś tam taką statkiem czy czymś na jakieś morze czy ocean, to moglibyśmy wywiesić wtedy flagę Polski i ten pokład, jakby ta udeczka byłaby Polską, taką małą, pływającą Polską. I wtedy jakikolwiek atak na tę udeczkę byłby atakiem na Polskę. Ja nie wiem, czy to bujda, czy to prawda, czy nie, ale tak, tak czytałem. Dobra, mamy wodę w butelce, wyrzucamy ją, nie potrzebujemy, mamy tu jakąś jagodę, też nie potrzebujemy. Interesuje mnie książka, Strzygi odczarowanie, historia odczarowania królewny Addy zamienionej w strzygę. Chyba każdy z nas zna tę historię. Pierwsza książka z Wiedźmina, pierwsze opowiadanie, jeszcze ten filmik, który mieliśmy i różne dialogi w grze to... No ale może jeżeli ktoś nie zna, to sobie to potem przeczytamy z przyjemnością. I tak będę musiał i tak zwolnić troszeczkę miejsca w ekwipunku naszym, to sobie to zrobimy. Dobra, tutaj jeszcze coś jest i tutaj też. No coś tu jest, mamy kosz z bielizną, ale to my tych rzeczy już nie potrzebujemy. Dobrze, idziemy za Shani, zapiszemy sobie grę i... Komu w drogę, temu wiatr w nogę. Przed siebie. Że akurat na tę książkę trafiłem. Niesamowite. Złe wieści. Nie? Zaglądałam już do alejki. Mhm. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. O, ty Wiedźmin, nie bądź już taki hardy, okej? Okay? No, dobra. Muszę oczyścić alejkę z trupojadów. Mam to gdzieś zaznaczone? Gdzie jest Shani? A, ona już tutaj poszła, dobrze, okej. Okay. Luz, bluz i orzeszki. No walczymy. Raz. Świetnie. Tu mamy też. Dwa. Poczekamy, może niech podejdą jeszcze do nas. I oj, tam gule, algule, graveiry i różne takie. No dużo tego jest. Nie zabijaj! W sensie, że ja mam nie zabijaj. Nie, no co ty. Nie, spokojnie, spokojnie. My sobie poradzimy, Shani, akurat. Ona krzyczy, żeby potwór jej nie zabijał. Oj, mógłby mnie posłuchać, tak mi się wydaje. Nawet po bitwie pod Brenną ich tyle nie było. Mhm. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. Że nie boją się jeść ofiar plagi? Że same się nie zarażą czymś? Ale może są odporne. Możliwe. Dobra, dmuchniemy to i idziemy dalej przed siebie. No i kolejny zestaw i to taki srogi potworów. No, dawaj, 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 dawaj. Raz z igniacza, drugi raz z igniacza i wszystkie pokonane. No i znowu zbieramy sobie te ząbki różne. Może to nie jest najlepsza droga. Może. Z dwojga złego tak. Wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie to jedyna droga. Ruszajmy. Dobra. Nie jest to najlepsza droga. Powiedziała potem, kiedy Wiedźmin zabił wszystkie potwory. No, a może nie wszystkie, bo tam jeszcze dalej widzieliśmy graveiry, do których, no, idziemy też. To trzeba znowu dmuchnąć. Świetnie. No i cyk. O, mam bardzo mało energii, więc może wrócimy. Wyciągnę mieczyk. Może stylem grupowym też postarałbym się je tutaj potraktować, chociaż wydaje mi się, że Shani może mi tutaj skutecznie przeszkodzić akurat w walce. Czekajcie, bardziej przejdę tutaj. One też uciekają troszeczkę przede mną. Nie wszystkie, bo nie każdy się boi, ale widzę, że uciekają. Czekajcie, cyk. Świetnie. Grupowym stylem, już tutaj z tego naszego srebrnego mieczyka, bijemy ich jak się tylko da. Dobra? Ile nam ich zostało? Chyba 3 sztuki. Podejdą do nas? Mamy cmentara nawet, zobaczcie. No mamy. I pokonany? Pokonany. Pięknie. Tam jeden został. Mamy kusznika zakonu. To nas już nie interesuje. Zbieramy sobie z nich tutaj co się tylko da. Mamy czaszkę cmentara.
No i tego Graveira jeszcze. No tym naszym mieczykiem już nie będziemy igniaczem tutaj świrować. Pokonamy. Tam też mamy kolejnych. Aś, kurna. Jest coraz gorzej. Jest. Wytrzymaj. Widać już wyjście. Widać wyjście. Musimy się przebić. No przebijamy się. Tak patrzę, czy tutaj jeszcze można gdzieś przejść. Na przykład rozwalając to. Nie. Nie ma takiej szansy. Chociaż, ej, zniszczyłem to, ale przejścia nie ma nigdzie takiego. No okej. Po prostu mogłem to zniszczyć, ale... Ale przejść się nie da. Ale tutaj się da. Wiecie, ja może wypiję puszczyk. Tak mi się wydaje, że chyba dobrze byłoby to zrobić. Sobie wrzucimy tego puszczyka tutaj, zwolnimy troszeczkę miejsca tym samym w naszym ekwipunku. I jaskółki chyba nie potrzebujemy, ale puszczyk tak. Zdecydowanie. Tak używamy tak dużo znaków, więc przyda się. I wyciągamy mieczyk. Grupowy atak i... No przed siebie, tak? Znowu się bijemy. Dawaj. Cyk. Pięknie. Pięknie. Raz. O! Pięknie, pięknie, pięknie. I znowu. No, przeżył. Dobra, tak to już sobie silnym atakiem dokończymy. Raz, dwa, no, jeszcze Geralt. Trzy. Pięknie. A wy co? Tutaj? Co, tego igniaczem nie trafiłem wcześniej, miał pełne życie. Szani, chodź. Mamy to chyba ogarnięte, co? Chyba na pewno. Biała Raila tam jest. Widzicie? O, zapiszemy grę. Ciekawe, czy można do niej się dostać teraz, żeby z nim porozmawiać. To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może bym to rozwalił? Nie ma szans. Może od drugiej strony jakimś cudem. No i mamy jeszcze jednego potwora. Pokonany. Zobaczcie, co się dzieje. Zakon. Znowu zasadzka. Oberwała. Wow. No, tego się nie spodziewałem. No i taki jest koniec. Wielki przywódczyni, dowódczyni zakonu płonącej róży. Wynośmy się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. No. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. Ale ładne. Cmentarz na bagnach. Oh, to było straszne, nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. No dobrze. O jejku, widzicie, co tu się dzieje? Co się tutaj dzieje? Nawet nie ma co zapisywać. Czekajcie, mamy blodzie góry. Oj, 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 oj. No dobra, bierzemy je tutaj między siebie. Postaramy się jakoś pokonać je. Chociaż to jest niewykonalne przecież. Ej, to jest niewykonalne. Jak ja mam tego do... Z niewykonalne. Czy ja już to powtórzyłem kiedyś może? O, patrzcie, kto idzie. Zakonnicy z odsieczą? Wątpię. No może... Mistrz zakonu płonącej róży. Czarodziej. Ciekawe. Co on to zneutralizował? Znikł? Ciekawe. Płonąca róża! Czy oni nam pomogli? Jo. Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży. Geralt z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Tak? Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu.
Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Tak jak no teraz. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. O? Rozumiem, że Siegfried uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Siegfried, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mhm. To magia, Wiedźminie. Ta. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług? Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Tak dużo zagadek, nie? Shani? O, Shani, hej, jednak jesteś. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Dobrze. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No dobra. Teraz to chyba jednak przydałoby nam się lekko uleczyć. Tak sobie myślę. No, prawie zginęliśmy faktycznie w tej walce. Już tam, jak zaczepił nas ten mistrz zakonu, to słyszałem, że u Geralta tam w brzuszku dudni gdzieś tam serducho ponad żołądkiem. Co oznaczało tyle, że no to już był koniec prawie. Dobra, tak sobie zbieram, patrzę. Co my tu mamy do zrobienia? Nie wiem, no mamy dużo misji na pewno tutaj. Czekajcie, mamy jaskinię druidów, jaskinia uchodźców. To może pójdziemy do tej jaskini druidów i zobaczymy sobie, co tam takiego jest w tej jaskini. A myślę, że tak. Możemy skoczyć, wyciągnę pochodnie. To jest najbliżej nas, więc... W sumie dlaczego by nie? Czy tutaj się da przejść? No, tak wam powiem, że... Chyba od drugiej strony... Czy może... Może nie? Nie wiem. Nie ogarniam trochę, może... Nie. Chyba od drugiej strony. Tak. Chyba tak, no. Zobaczymy. Jakoś tam można wejść. Widzę, że tutaj... Droga zagracona z jednej strony, z drugiej strony. Tu mamy utopce, tupielce. Mamy wstążkę. One powinny uciekać przed nami, prawda? Ale nie uciekają. Może muszę ją
zdjąć i nałożyć. O, Shani też tu jest. Ona też idzie do jaskini, czy... Czekajcie. Muszę iść dalej, no tak. Jaskinia jest niby gdzieś za... nami? Tutaj! Dobra, jest, jesteśmy, zobaczcie. Nawet nie musiałem walczyć z topielcami. Świetnie. Wielki łowczy królewski. Hej. Co tu robisz? Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Mhm. No, w sumie... super. Dobrze, naprawdę, okej. Bardzo fajna postawa. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. O, postawa godna poszanowania. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Mhm. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj. Chyba już nie mamy o czym. Nie mamy. Bywaj. Nietoperzowaty potwór, wampirzyca? Spoko, to poszukamy, nie? Mamy dwa zleconka. Musimy ich głowy przynieść tutaj. No to przyniesiemy. I co my tutaj takiego mamy przed nosem? Starszy druid? Ej. Dobranoc, Wiedźminie! Dobranoc, druidzie. Kuzyn Corbin. A jak nie miałem mu wręczyć pieniędzy? Chyba tak? Wiedźminie, mam sprawę. Sprawę? O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. Tak. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Spotkałem. Nic ci nie przekazała dla mnie? Przekazała. Proszę. Owszem. Mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję, stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. No, mam nadzieję. Redania? Widzicie. Nie, raczej nie. Kogo my tu jeszcze mamy? Strasznie ciemno w tych jaskiniach. Tak rozglądam się. Najstarszy druid może... Dobranoc, Wiedźminie! Dobranoc, Wiedźminie! Dobra, czyli nie porozmawiamy, nie ma szans. Tak, wyciągnę pochodnie, no zobaczymy. Tu nie można wyciągnąć pochodni. Porozglądamy się jeszcze, czy jest tutaj coś jeszcze dla nas takiego, czy może nie ma. Straszne ciemności, szkoda kota pić. Wiecie tylko na to, na tę jedną miejscówkę. Ale jeszcze tak się porozglądam, zobaczę. Wiecie, ja myślałem, że to kobiety, dzieci, coś. Shani, gdzieś ty przyszła, powiedz. Po co? Do druidów? Geralt. Shani? Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Mhm. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Okay. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. No tak szczerze myślałem, że tutaj kogoś uratuję, ale no nie wyszło. Ale nie wyszło. Prześpimy się, wiecie? To jest dobry moment na to, żeby pomedytować. Może usiadłem na nim? Nie przejmuj się niczym. Okej, mamy do rozdania punkty. Z przyjemnością rozdamy w coś. Czekajcie, inteligencja, mamy coś? Natężenie znaków plus 20. Jasne, bierzemy to z zamkniętymi oczami. Mamy styl grupowy, więc możemy sobie tutaj rozdać srebrne znaki. Brązowe też. Powalenie plus 40. Atak specjalny. Okej, jakiś atak specjalny mamy, więc w kłęd sobie wrzucimy może brązowy punkcik gdzieś tutaj chyba mogę, czy nie? Nie mogę. W art mogę? Nie mogę. W cokolwiek mogę ten brązowy punkcik władować, czy? Chyba nie mogę, może w Irden. No, może jak będziemy walczyć z bestią, tak? Z tamtą strzygą, to faktycznie może się przydać. Zobaczymy. Na razie odpoczywamy do rana i wyruszymy w bagna. Zobaczymy, co tam takiego jeszcze na tych bagnach można spotkać. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Tutaj już pewnie uchodźców to nie uświadczymy, nie? Pewnie nie. No dobra, wyjście z jaskini. Zobaczymy, co tam jeszcze jest niedaleko nas. W ogóle muszę sobie te misje zaznaczyć, czekajcie. Tak, z tymi kuzynami muszę sobie zaznaczyć. Koniecznie. Zobaczymy, gdzie oni tam jeszcze się znajdują. Kuzyni. Czekajcie, wyciągnę mieczyk, co byśmy szybciej biegali. I w jaskini uchodźców.
Jaskinia druidów, jaskinia uchodźców. A to może dlatego mi się pomyliło, że tam w jaskini druidów powinni być uchodźcy? Bo wcześniej przeczytałem o jaskini uchodźców i tak mi się to połączyło w głowie, dziwnie. Nieważne. Staramy się dotrzeć tam do tej jaskini druidów. Zobaczymy, jakieś ognisko mamy. Wejście do jaskini, to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce, na pewno. Żaby. Okej, wchodzimy. Zobaczymy, kogo spotkamy. Tutaj kuzyn Buse. No dobra, to ciekawe, gdzie będzie trzeci. Tylko on tutaj jest? Jest jedynym uchodźcą? Okej. Wiedźmin Geralt? Geralt? Słucham. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach Foltestowego dworu. Czy to prawda? Król, wynają mnie. Nieważne. A. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja uchodźcza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. Mam. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. Tak. O, dziękuję! Stokrotnie dziękuję! Proszę. Przyjemność po mojej stronie, przyjacielu. A my oczywiście przejdziemy się. O, i tu mogę wyciągnąć pochodnie, o dziwo. Nawet mam pochodnię jedną. A, schowałeś. A dlaczego, Geralt? Wyciągaj już. Sobie pochodzimy, zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest dla mnie w tej jaskini uchodźców, w której jest jeden uchodźca tylko. Naprawdę nic więcej tutaj nie ma? Nul? Tak po prostu? A może tu? O, tutaj mogę wejść. Korytarz. Tyle. W sensie, że nic więcej, tak? O, nic więcej, okej. No dobra, to idziemy dalej, tak? Poszukamy na zewnątrz kolejnego kuzyna. I wręczymy mu nasze ciężko zarobione pieniądze. No, ciekawe, czy dostaniemy jakąś sowitą nagrodę za to, co tutaj robimy. Mam nadzieję, że tak. Oby. Ach, no i tak, jak... O, tu Blodziegór mnie atakuje, tylko go wy go nie widzicie, jest nade mną. Tu. I mamy jeszcze jedną jaskinię uchodźców, do której musimy iść. Postaramy się. Wyciągam miecz, mamy topielca. Zobaczcie na górze, jak to fajnie wygląda tutaj. A trzeba będzie tam się dostać zaraz. Tam mamy jakiś rycerzy temerskich, chyba? Na górze? No, będziemy musieli tam wejść, koniecznie. Tu mamy blekot. Ja szukam tej jaskini. Boże, co tak tych utopców dużo tutaj? Co oni tu robili? Topili ludzi, nie może być. Co to jest? Oni się boją mnie, prawda? Wiecie, co to oznacza? No, że nie atakują, ale... Nie mogą dobić, czy co? No okej. Okay. Naprawdę jeszcze wy... No i powinienem mieć wstążkę, która mnie broni przed właśnie takimi potworkami. Dobra, postaram się ich pokonać i zobaczyć tego kwiota, którego tu mamy. Ogarniemy zaraz, nie? Raz. Pokonani. Dwa. Chyba pokonani, tu mamy jeszcze. Cyk. Pokonani, tak czy nie? Ty jeszcze. Pokonani. No jeszcze nie? Naprawdę, no gin. Pokonany, teraz na pewno. Dalej nie. Teraz. Pokonany, jeszcze nie pokonany. Ale teraz, kiedy igniaczem go potraktuję, to już musi być pokonany. Pokonany. Dobra, postaramy się tego kwiata tutaj zerwać. Kopryfolium. Coś jakiś... Dziwnie to wygląda, ale okej. No i idziemy do jaskini, bo teraz powinniśmy móc jakoś tutaj się dostać. O, właśnie w to miejsce. No to wchodzimy. Kolejna jaskinia uchodźców. Zapiszemy sobie grę. No i patrzymy, czy mamy tutaj kuzyna Ramerota. O, i tutaj mamy uchodźców przynajmniej. Fajnie. Hello. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Nagrzyba mu te pieniądze tutaj? Ciekawe, nie? Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. No dobra. Komu tylko zapłacisz, żeby cię do tego domu doniósł? Weź powiedz. Mucium panie. No dobra. To ma jakiś kamień drogi. Gdzieś jeszcze tak popatrzę, czy mamy tutaj gdzie iść.
z wyjście, tak? Dobra, z uchodźcami takimi uchodźcowymi. Idę do Redanii. Trzeba będzie. Tam ponoć wybito nie ludzi. Nie muszę rozmawiać. Wyjście mamy tu, a nas interesuje miejsce, które jest chyba tu. Tak! Mamy jakiegoś zdenka i kamień drogi, czyli mamy misję do wykonania tutaj. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność na tym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. No i to już sobie jakby zostawimy na kolejny odcinek, 38 chyba bodajże. Życzę wam miłego dnia, nocy, czy co tam macie, nie wiem kiedy oglądacie. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, może jakiś komentarzyk napiszcie. Jeżeli dotrwaliście do końca dzisiejszego odcinka, możecie napisać w komentarzu Zdenek. No, Zdenek to tak, to będzie dobre hasło, bo będę wiedział wtedy, że tego Zdenka tutaj wyłapaliście na koniec. Zdenek. Monster Jail. Tyle ode mnie, bajo. Ja, jo.